Moi drodzy, gra na silniku War Thundera. Alfa udostępniona dla wszystkich, darmowa. I nazywa się ona Enlisted. Drugowojenna strzelanka MMO. Bardzo głośno mam tutaj to wszystko. Będziemy musieli to jakoś tak wyciszyć. Ale dobra, zobaczmy jak to działa. Enemy taking the control point. No dobra. Co my mamy za broń? Taką mamy broń. O Jezu. Ale nawalanka. Co jest? Ty, ja nie... Ty, ja chyba nie mam dźwięku tych. Bo to jest alfa, ale czekaj. Czy to jest tak cicho, że nie mam aż gunfire dźwięków? A faktycznie. What the fuck? Czekajcie chwileczkę. Opcje? Sound? Dobra, bo to trzeba chyba przyciszyć wszystko, mi się wydaje. A dobra, jest, już działa, okej. Co to jest? Switch weapon? Co to jest? Medkit? Co się tu dzieje? O kuchwa, artylerię na swoich zrzuciłem chyba. To nie ja, przepraszam. Przepraszam. Takie jest, kury. A, bo to ja jestem radiowcem. Trochę jak streamer. Aj tam, oj tam. Dobra, już, spokojnie. Aaaa! Widziałem cię, goście. Coś ty zamyślam, że co? Ale wojna. Dobra, idziemy. Łoes! Ty, a mogę inną broń mieć? Aha, bo ja jestem tutaj. O! Fajne mamy kubraczki. Pokażcie się. Fajnie wyglądamy. Trochę jakbyśmy byli ubrani na epidemię. A, jest wychylanie, patrzcie. Coś, czego nie ma w wielu grach aktualnie. Wychylanie na QE. Czołg! Fuck, czołg tam jest. Oh, fuck. A i ja się wykrwawiam, ktoś może mnie... Medkit? Mogę użyć medkitu, patrzcie, patrzcie. Bandażuję się, samemu, jeżeli jestem medykiem albo mam medkit. Zajebiste. Co jest? Idziemy.
mogę snajperkę? Wow. Wow. Nie mam amunicji. Dobra. Musimy zobaczyć, czy tutaj ktoś jest. Jak to się otwiera. What? Ktoś za mną był, tak głośno było, że ani nie widziałem nic. Dobra. Ale są takie, jest mega głośno tak, nie? Czekajcie chwilkę. Mimo trochę ściszymy. To bardzo mocno, to te wybuchy są strasznie. Że albo będę słyszał gunfire. Ogólnie to gra jest głośno, tylko że ten gunfire to jest zarówno... Kto tutaj gra? Zarówno strzały, jak i artyleria mają ten sam suwak głośności i to jest błąd w tej grze, muszą to zmienić, bo... No kurwa, to jest tragedia. Musiał głuchnąć. Chyba szal, że tak się wam. Dobra. Dobra, ja się tu usunę. Ach, kurde. Ty, chłop mi zginął. I co, jak zginie, to co, potem już nie mam ich? Bonkol, wsparcie dla swojej firmy. Teraz jak co ty pierdzielisz? Jak 15 tysięcy przychodów masz lub nie, to nie płacisz zwrotu przez 3 miechy. Ja nie wiem, co to jest przychód, a czym się różni przychód od dochodu? W sensie, jakie koszta ponosimy? To wiesz o tym, że takie firmy jak ja, to mamy prawie zerowe koszta firmy. Więc nie ma chuja, żebyś na przykład się złapał, jak jesteś jakimś dużym youtuberem czy streamerem i zarabiasz dużo. To w ogóle bez sensu, no to jest... Znaczy dla firm to jest zajebiste. Ale wygląda ten silnik dobrze, powiem wam. No nie wiem, no ja na przykład... A, co mówisz o czystym tym, no to... przychód to masz twoje wszystkie ten... Czyli dochód minus podatek, tak? Czyli jeżeli ja na przykład, przykładowo masz 10 tysięcy złotych,
i z tych 10 tysięcy musisz na przykład 2,5 tysiąca oddać za podatek. Znaczy masz przychodowy i ten, nie? Dochodowy i ten, i VAT. No to już po odliczeniu to, co ci zostaje, to jest przychód, tak? Ale bez VAT-u, a no to ciul. A we. $10,000 minus VAT. No ta, no to 7,5. No to w takim razie w takim miesiącu masz 7,5 tysiąca przychodu, prawda? A kurwa, nie wiem. Mi się już nie chce tu rozkminiać. Powiem tak. Złodziejom mówimy nie. Ty, ale mają zajebiście łatwo, bo oni sobie wezmą modele z War Thundera, wsadzą je tutaj, one już zajebiście w War Thunderze wyglądały, nie? Te czołgi. A to są boty chyba, nie? No patrzcie, jak oni chodzą. Gdzie on patrzy? Przecież tak gracze się nie zachowują, co on to? Jak on się nazywa, ten gość? To nie jest gracz, to są boty też tutaj. Patrzcie, co oni robią. To za pepegi. No wyjdź, że nic ci się nie stanie. O, proszę. A nie jakieś tam, kurde, podchody. Oj, widzisz, jakie tam podchody. O, cyk. O, gościu, gościu. Żałosne to było. Ała! Chodźcie ze mną. Idziecie? Chodźcie ze mną, ho. Co ten czołg tu robi? O. Dobra, idziemy tutaj. On jeszcze nie wie, że każdy swój skład czteroosobowy jest zrobiony z botów. No nie wiedziałem tego. Zobaczmy, jak czołgi wyglądają. Ładnie wyglądają. Co mówię, modele z War Thundera chyba. Plecy mnie zabił gościu. La 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 la.
O, snajperkę mam. Zajebiście. Idziemy, chłopy! Za mną! Co się patrzysz na mnie? Co się patrzysz? Wejdźmy sobie po drabinie. Ty, no i co? Da się? O, cebula. Czosnek. Można okno otworzyć. O kurdi. Dzień dobry. Moim zdaniem za dużo tych nalotów jest. Po prostu każdy może użyć tego nalotu, to jest bez sensu. To powinno być bardzo rzadkie. Znowu, nie? Oni mogą co 3 minuty używać takiego nalotu, no to jeszcze nada. O, zobaczcie to. No nawala to, nawala! Medkit? Znowu ktoś na mnie zrzucił bombę. Gość go przejechał. Move to the point, soldier. Dobra. Idę. What the fuck is this? Gość był przesuwany przez czołg. O, jestem czołgistą. Można? Czy nie można? Dobra. What? Z czego?
Wow, patrzcie to. Idzie mój skład. Muszę zobaczyć bliżej, jak to wygląda. Nieźle. Dobra, patrzmy tędy. Da się pływać, czy nie? No, da się pływać. Cofasz się od walki? Tak, tak, bo chciałem zobaczyć, czy można tu wejść. Ale widzę na minimapie, że to już jest poza tym działań. A, to takim jak nam to się strzelało, no to się strzelało, bo to jest kurde dezercja. I tym bardziej, że jestem jeszcze w Armii Czerwonej. Jestem wiesz, u ruskich. To tam się do dezerterów strzelało regularnie, jak się wycofywali. Ty, dobrze ja zrobiłem, że ich zastrzeliłem, czy nie? Nie wiem, chłopaki, czy ja swoich zabijam? Nie, swoich się nie da zabić. Dobra, zajebiście. No to ja rozumiem już wszystko elegancko. A, da się coś takiego zrobić. Jak trzymacie C, czyli rozglądać się. Przykładowo. Idziecie sobie tak i się rozglądacie. No i elegancko, i to mi się podoba. Kule tutaj świstają, ziup ziup. Na C plus jest program Mięso nasz wróg. Pokazali żywą krowę, która ma potrzeby. Na potrzeby testów trawienia miała otwór w brzuchu, do którego zaglądali, gdy ta cały czas mieliła paszę. Ale nie! To w ogóle jest. Słuchaj, to z tą krową, że ma dziurę w brzuchu, to jest bardzo popularny ten. To masz bardzo popularna... Jezus Maria, to jest zabieg bardzo popularny. Ja nawet nie wiem, czy tak się nie robi po prostu, jak są chore, że mają coś z żołądkiem, czy tam z brzuchem, że nie umieją trawić, czy coś, to im się tak robi. I oni tam się dogląda jakoś, czy coś tam, nie wiem. To jest bardzo popularna rzecz. Jakiś dokument kiedyś tam oglądałem właśnie o rolnikach. No nie wygląda to zbyt, wiesz, no to jest tak, jakbyś miał w brzuchu miał dziurę i może ci każdy tam rękę wsadzić. A, i to w familii przy obiedzie, tak? Idę na nich! Z nożem, idę do was... O, jest. No nie wiem, dość ciekawa ta gierka, muszę wam powiedzieć. Tylko tak...
za dużo zadymy jest moim zdaniem. Moim zdaniem jest tu za dużo zadymy, za dużo tych nalotów. Muszą się uspokoić, no. Ja wiem, że to jest gra komputerowa, że to nie jest prawdziwe życie, ale no umówmy się, no kurwa, no gdzie tam na wojnie był nalot za nalotem i to tak nieskończoność, no to nie, no chłopy, co by to. Co jest tutaj, co tu się dzieje? Co tak nawala? Co jest grane? Co jest grane tutaj? Halo? Odejść. Po co ta drabina tutaj jest? Kurwa. Halo, jest tu kto? Jedna za dużo za dymy. Jezus Maria, bad boje. Z punktu widzenia, wiesz, gry komputerowej. Ja rozumiem, że jak na przykład ktoś by powiedział, no to jest właśnie realistyczne. Ale dobra, słuchaj, im gra bardziej realistyczna, tym jest mniej przyjemna do grania. Gra musi być przystosowana do potrzeb gracza, do grania. Nie możesz dać gry, w której jest nakurwiando non-topper, bo od tego po prostu głowa boli. Ludzie nie będą chcieli wracać do tej gry. Ona musi być na swój sposób uproszczona i ograniczona, no. U mnie już wszyscy zginęli. I teraz jest koniec już. Już nie mogę chyba teamu zrobić. A, mogę, przepraszam. Defend the strategic point. No i go. No ale już jest koniec, bo mamy 0 tiketów. Ja wam kurwa zrzucę zaraz. O. A chuj! Giga. To ma wymagania jak War Thunder podobne. To jest moje bombardowanie. Już się skończyło. Jest to darmowa gra, znaczy będzie na pewno darmową, bo jest to War Thunder czy Genjin, a oni robią wszystkie gry darmowe. Chyba, tak mi się kojarzy, że... Jezus Maria.
Dobrze wygląda, nie? To jest dobry silnik, wiesz, tak. I co z tymi czołgami jest? Rozerwana lufa. Let's fucking go. Co to jest za działo w ogóle? To jest flak, nie? Da się tu wejść? Czy to jest dekoracja? Dekoracja chyba. Jak nam skapturują, to jest koniec gry. Chyba, nie? Bociul, tutaj nalot ktoś zrzucił. Czołg? Ja nigdy nie wiem, to są nasze czołgi? Czekaj. To są niemieckie. Który to? To jest czołg przeciwników, nie? Ja mogę coś z nim zrobić? Jakąś... rzucić mu granat, ale czołg to... się nie wydarzy, nie? Jakimś magicznym sposobem. Ty, ja mogę strzelać. Patrzcie, co się dzieje w górnym rogu. Mogę strzelać w czołg i... próbować przebić pancerz tam, gdzie jest najcieńszy. Ha, ciekawe. Nie wiem, no gra wydaje się być naprawdę interesująca, tylko jeszcze muszę parę razy pograć.